Latarnie morskie Polskiego wybrzeża. Krynica Morska. Czerwona okrągła wieża z białą galerią i laterną na wysokiej wydmie na północny wschód od miejscowości Krynica Morska. Światło blaskowe grupowe, dwa blaski w grupie, okres 12 sekund, wysokość światła 53 metry, zasięg 18 mil morskich. Gdańsk. Niebieska, czworoboczna wieża z białą, trzypiętrową nadbudową na budynku Kapitanatu w Porcie Północnym. Światło błyskowe grupowe, trzy błyski w grupie, okres 9 sekund, wysokość światła 56 metrów, zasięg 25 mil morskich. Gdańsk Nowy Port. Brązowa ośmioboczna wieża z białą laterną obok budynku kapitanatu w nowym porcie. Wyłączona z eksploatacji w 1984 roku. Sopot. Biała czworoboczna wieża z zielonym dachem na południowy zachód od nasady Mola. Światło błyskowe, okres 4 sekundy. Wysokość światła 25 metrów. Zasięg 7 mil morskich. Ze względu na mały zasięg światło Sopot nie powinno być nazywane latarnią. Hel. Czerwono-brunatna, ośmioboczna wieża z galerią w lesie około 900 metrów na nord nord od Cypla Półwyspu. Światło izofazowe, okres 10 sekund, wysokość światła 39 metrów, Zasięg 17 mil morskich Muzeum na Helu można obejrzeć również zrekonstruowaną pierwszą helską latarnię morską. Góra Szwedów, szara czworoboczna wieża Kratowa. Na wysokiej, częściowo zalesionej wydmie, wyłączona z eksploatacji w 1990 roku, obecnie bardzo zniszczona. Jastarnia. Okrągła wieża w biało-czerwone pasy poziome z galerią na zalesionej wydmie. Światło kodowe litera alfabetu Morse A. Okres 20 sekund, wysokość światła 22 metry, zasięg 15 mil morskich. Stara latarnia Rozewie, zbudowana w 1822 roku. Okrągła czerwona wieża z dwiema galeriami na jasnej, niewidocznej z morza podstawie, na wysokim zalesionym brzegu. Światło błyskowe okres 3 sekundy wysokość światła 83 metry zasięg 26 mil morskich największy z polskich latarni. Nowa latarnia rozewie, zbudowana w roku 1875 do 1910 roku, pracowała razem ze starą latarnią. Żółta ośmioboczna wieża z czerwoną laterną 200 metrów na zachód od starej latarni. Stilo: Czerwono-biało-czarna wieża z białą laterną na grzbiecie wydmycie Cieszynki. Światło błyskowe grupowe, trzy błyski w grupie. Okres 12 sekund, wysokość światła 75 metrów, zasięg 23 mile morskie. Czołpino, brązowa okrągła wieża z czarną laterną na wysokiej leśnej widmie około kilometr od brzegu. Światło kodowe, litera alfabetu morsa N, okres 8 sekund, wysokość światła 75 metrów, zasięg 22 mile morskie. Ustka czerwona ośmioboczna wieża z białą galerią i laterną przy budynku stacji pilotów u nasady wschodniego falochronu. Światło przerywane okres 6 sekund. Wysokość światła 22,2 m, zasięg 18 mil morski. Jarosławiec. Brązowa, okrągła wieża z białą laterną obok żółtego budynku 400 metrów od zalesionego brzegu. Światło błyskowe grupowe, dwa błyski w grupie. Okres 9 sekund. Wysokość światła 50,2 metra. Zasięg 23 mile morskie. Darłowo, czerwona czworoboczna wieża z białą galerią i laterną, przy budynku stacji pilotów u nasady wschodniego falochronu. Światło blaskowe grupowe, dwa blaski w grupie, okres 15 sekund, wysokość światła 19,7 metra, zasięg 15 mil morskich. Gąski. Czerwona, okrągła wieża z galerią i czerwoną laterną w lesie około 3 mile morskie na zachód od Sarbinowa. Światło przerywane grupowe, trzy przerwy w grupie, okres 15 sekund, wysokość światła 51,1 metra, zasięg 23 mile morskie. Kołobrzeg. Czerwona okrągła wieża z galerią i białą laterną z czarnym dachem na forcie u nasady wschodniego falochronu. Światło błyskowe, okres 3 sekundy, wysokość światła 36 metrów, zasięg 16 mil morski. Niechorze. Szara ośmioboczna wieża z galerią, białą laterną i czarną kopułą nad czerwonym domem na wysokim brzegu. Światło błyskowe, okres 10 sekund, wysokość światła 62,8 metra, zasięg 20 mil morskich. Kikut. Szara okrągła wieża z galerią i białą laterną na wysokim zalesionym brzegu. Światło izofazowe, okres 10 sekund. Wysokość światła 91,5 m, zasięg 16 mil morskich. Najwyżej położone światło wśród polskich latarni. Świnoujście. Żółta okrągła wieża z galerią na czerwonym budynku na wschodnim brzegu świny. Światło przerywane białe i czerwone. Okres 5 sekund. Wysokość światła 65 metrów. Zasięg 25 mil morskich. Czerwony sektor pokrywa świnę na południe od latarni. Najwyższa na świecie latarnia ceglana.